Witam razem z senatorem Mrozem. 1 lipca wszedł w życie rozszerzony program flagowy Prawa i Sprawiedliwości Rodzina 500+, który zakłada przyznanie świadczenia na każde dziecko. W pierwszym dniu do godziny 9 złożono 100 tysięcy wniosków. Tego typu zainteresowanie, że o godzinie 9 już jest tyle zweryfikowanych wniosków, to świadczy, jak bardzo potrzebny jest to program i jakim wielkim zainteresowaniem wśród Polaków się cieszy. W tej chwili chcę Państwu powiedzieć, że prawdopodobnie już są pierwsze wypłaty. Pierwsza wypłata świadczenia 500+ została wypłacona w Kowarach. Jeśli ktoś jeszcze ma jakiekolwiek wątpliwości, kiedy można składać, w jakim wieku jest dziecko, które obejmuje program, to wszystko jest bardzo dobrze wyjaśnione na stronie Ministerstwa Rodziny. Zachęcamy, żeby nie czekać, żeby składać stroną internetową, poprzez stronę internetową, poprzez stronę banku, poprzez program Empatia. Natomiast od 1 sierpnia można też drogą tradycyjną złożyć wniosek papierowy. Minister Machałek odniosła się także do zmian w karcie nauczyciela. Program dotyczy także takich świadczeń jak 1000 zł na start dla stażystów. Senat przegłosował w zeszłym tygodniu zmiany w karcie nauczyciela. Zmiany, które dotyczą między innymi podwyżki wynagrodzeń o prawie 10%, 9,6% od 1 września. Konieczne były zmiany w karcie nauczyciela po to, by te wynagrodzenia móc zwiększyć bez zmian w budżecie. Będą to przesunięcia w budżecie. Mamy zapewnienia premiera, że będzie te zwiększenia będą sfinansowane z dodatkowych środków z budżetu państwa. Marzena Machałek poinformowała także, że będą kontynuowane rozmowy ze związkami zawodowymi na temat zmian sposobu wynagradzania i awansu nauczycieli. Jak zaznaczyła minister, podwyżka płac pracowników niepedagogicznych jest w gestii samorządów i to one zadecydują, w jakiej kwocie podwyżki będą wypłacane.